Cześć, witam w czwartek. Słuchajcie, dzisiaj może was zaskoczę. Jak myślicie, co będę robił? Będę kręcił blaty na szalonki. Końca nie widać, słuchajcie, kurde. Końca nie widać i mam nadzieję, że dzisiaj to będzie taki jeden z ostatnich dni, jeśli chodzi o kręcenie, no bo później historia będzie dalej się toczyć. Jeśli chodzi o to, ponieważ no, trzeba będzie w jakiś sposób to zaimpregnować, te dechy, te szalunki, albo je, co zrobić z nimi, folią otakerować, bo mam kawałków folii, trochę mi zostało jeszcze z zrobienia fundamentów, więc myślę, że tam ile będę jej miał, to większe bym chciał folią, bo jeśli będą takie szerokie paski będę miał, to chciałbym je folią poobijać, a to z tego powodu, żeby to później odzyskać. No i żeby nie mieć problemu z rozszalowaniem. Tam dzięki, Karol, też za wiadomość. Jeden z widzów, Karol, pisał mi właśnie, że miał u siebie jedne impregnowane, a drugie nie. I później się okazało, że drewno zostaje na betonie po prostu i jest jedna wielka kicha, więc na pewno trzeba coś z tym zrobić. Patrzyłem na dostawę, to kurde, z Allegro tam, czy gdziekolwiek z neta trochę, to długo będzie szło, więc zadzwonię dzisiaj do cerkwicy i spytam się, czy mają na miejscu, ale myślę, że nie powinno być z tym problemu, więc pewnie będą mieli. Co jeszcze tak na szybko, to chciałbym powiedzieć wam, że lipa jest z tym słońcem, znaczy lipa, no fajnie, że jest ta pogoda taka fajna, ale szalunki, które starałem się tak zrobić dokładnie, po prostu się porozjeżdżały od wysychania, zobaczcie. Żywica wyłazi, patrzcie co się porobiło, szpary po 5 mm praktycznie, nie wiem czy pokazują deszcz na sobotę, zobaczymy czy będzie coś pomagać, czy będzie się to schodzić, jak nie to trzeba będzie pianoklej i niestety, ale będę musiał paćkać tu kurde pianką, a później to wszystko czyścić. Tu gdzie słońce najbardziej to się porozchodziło, nie wiem jak tu z tyłu, no tu nie, tu aż tak nie, no ale pewnie te też tak samo, a jak, zobaczcie jakie szpary. Nie wiem, czy to wodą będę pryskał, czy co. Te, co tu leżą, akurat nie widzę. Chociaż też, zobaczcie. Masakra się dzieje. Zobaczmy. Zobaczymy, czy się po deszczu stanie, czy to nasiąknie znowu i się rozejdzie, czy nie. Trochę też się obawiam o tamte blaty. Chociaż jakbym folią to poobijał, to też nie będzie takiego problemu, nie? Tylko weź teraz to wszystko folią obij, to też jazda będzie. Raczej tylko te duże będę chciał. Nie wiem zresztą, ile mam tej folii tak naprawdę, więc zobaczymy. Rozkminiam też, słuchajcie, temat oczyszczalni tej przydomowej, biologicznej. Dostałem oczopląsów wczoraj, bo tego jest tyle. Od razu odrzucam na bok ofertę Kingspana, bo tam ceny to te biodiski jakieś, czy nie wiadomo jak to tam się nazywa, to 20 koła, czy 23 nawet. Widziałem, więc moim zdaniem to nie ma sensu tyle kasy na to wywalać. Będę szukał bardziej w tym między 7 a 10 tysięcy i plan jest taki, żeby ją tutaj usadowić, tak jak przyczepka gdzieś mniej więcej jest, tylko muszę poziomy posprawdzać dokładnie, nie pamiętam jak to już dzisiaj było w filmie, będę musiał zajrzeć jak z pód rury, jak jest wysoko od tego, od murka tutaj i zobaczyć też poziomy przełożyć, bo plan jest taki, żeby połączyć tą oczyszczalnię biologiczną, która tu będzie i ta czysta woda techniczna, w cudzysłowie, będzie się szła do tamtego szamba. Jak nie będziemy używać domku tam, to będzie woda techniczna po prostu tam se zlewać się, będę se gdzieś ją wypompowywał. Tak może powiem. Po prostu. I taki temat widziałem, że z tych biologicznych całych oczyszczalni jest tam od 1800 litrów do 3000, to wolałbym też tą dużą, żeby więcej tego można było ewentualnie zebrać i na raz później gdzieś wywalić, wylać sobie, zużyć tą czyściutką wodę. Szambo przed tym bym oczyścił po zakończeniu używania domku po prostu, a później jeśli by byłoby używane w międzyczasie, no to by szambiarka będzie sobie przyjeżdżać, wybierać to raz na jakiś czas i taki będzie temat. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A, będę chciał połączyć sobie rureczką po prostu z 110 z szambem, tylko nie wiem jak te poziomy, kurde. Widzę, że tam jest niżej tak jakby, czyli może podpasuje, że będzie pasowało, muszę to wszystko posprawdzać sobie i ewentualnie nawet dziurkę sobie kopnąć taką, żebym wiedział, że ze spadkiem stamtąd po prostej linii będę miał tutaj jakiś tam dany poziom i wtedy sprawdzić, czy starczy on mi, żeby tam sobie w letkim spadeczku puścić do szamba tą rurę.
nie wiem, czy też po prostemu i tam później 45 prawdopodobnie pójdzie, przekopie i tyle, i tak to by wyglądało, jeśli chodzi o to. No i to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. A tu chcę ją posadowić z tego powodu, żeby ona była blisko tego jardu, że później z tych biologicznych raz na ten, na jakieś ileś miesięcy, tam 8, 12, niektórzy piszą, że 24, trzeba sobie ten wyciągnąć ten osad, więc żeby tu nie pakować się przez podwórko w żaden sposób, nawet bym tego nie brał pod uwagę, żeby tu można było się cofnąć z szambiarką, wyciągnie sobie tam, co będzie musiała i tak to będzie wyglądało. Coś jeszcze? Kurde. No chyba nie, no chyba trzeba się wziąć do roboty po prostu. Mam te blaty, tu mam przygotowany klepek już od razu, więc od razu biorę na stół i skręcam te 180 ze 140 jak najwięcej, i później jak zostaną mi te 140, to lecimy z blatami. Też te blaty bym chciał też poskręcać, chociaż w ten kształt U, tak jak tamte, żeby już były gotowe. Więc to samo. Lecimy dalej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy potem powinien dzisiaj się bujnąć. Nie, chyba nie. Skoncentruję się na robocie tutaj, co trzeba robić, żeby to chociaż dzisiaj skończyć te kręcenie, bo będzie z tym jeszcze zabawę. Nie wiem, czy jakoś nie okryć, ale co, czarną folią okryję, to jeszcze cieplej będzie. Te blaty na razie się jeszcze nie rozsychają, ale będą na pewno. No zobaczymy. Dobra, nic. Działam. Jadę z tym. Niech kolejny dzień będzie obfity w sukcesy w pracy. Zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Prądy mamy? Mamy prądy, więc możemy działać. Dobra, to jadę z tym. Dobra, mam 15 po 10 i 21 metrów ukręcone, czyli jeszcze 15 tak naprawdę, czyli powinienem przyjść i w ciągu godzinki, półtora powinienem mieć temat ogarnięty, jeśli chodzi o burty na podciągi. Ale jest tego kręcenia, kurde, a tu jeszcze muszę sobie ponacinać, teraz miałem gotowe ponacinane te. I zresztą patrzę, już tak nie mam za bardzo jak się dobrać do 18, chociaż nie, tam są. Na dnie raz, dwa, trzy. To może coś z tego wyjdzie. Może tak się dobiorę, żeby już skończyć te burty, też je tu stawiam, kurde, bo nie wiem, czy wynosić je tam do tego, ale tam znowu zaraz też sobie gdzieś bałagan zrobię, nie będę mógł z rusztowaniem przejechać, więc na razie niech tu będą, a później coś się pomyśli jeszcze. Lecę na śniadanie i wracam, jadę dalej. Okej, ja spadam po córkę. Prawie mi się udało dokręcić te trzy blaty, ale jeszcze muszę to zrobić. Po powrocie do tych klepek podocinać i poskręcać tą ostatnią i zostanie mi 8 blatów. Jedyna jaka lipa tam będzie, to taka, że muszę docinać ze 180, będę musiał wygrzebać 8 sztuk i z nich powycinać na 150 paski, żeby można było 290 blat złożyć, a tak kurde, żeby te były 145, to by nie było problemu. Dwie by się skręciło i by było z głowy. No mógłbym co prawda dwie skręcić, ale to wyjdzie mi 282. Jeszcze nie daj Bóg się rozeschną czy coś, to będzie poniżej 280. Później problemy na rogach, żeby je dobrze skręcić porządnie. Chyba nie ma co tam świrować i próbować takich manewrów. Także ja uciekam i po przerwie jadę dalej z tym. Mam nadzieję, że uda się mi to w końcu poskręcać. Trochę tego jest tych blatów, jak tak się spojrzy. Kręcenia było od cholery. Dobra, uciekam. Dobra, ja wróciłem. Teraz na szybko, tylko muszę na szybko. Muszę pościągać już to wszystko z wideo, bo i tak to tu zostanie cała reszta tej dechy. A muszę powyciągać te szerokie. Od razu sobie ucinam i mam takie odcinki z nich. To co zostaje z tych 270, które będę ścinał, to będę miał dwa paseczki na to, żeby te klepeczki sobie tutaj porobić. Także i tak to będę musiał zrobić, i tak to będę musiał zrobić, więc zrobię to od razu i będzie z głowy. Tylko posegreguję sobie krótsze, dłuższe i jadę z tym. Dobra, ostatnia czynność przed kręceniem blatu mnie czeka, już mam nacięte wszystkie te na 2,70, tu 8 sztuk. Tu też już na długość mam, tylko jeszcze na szerokość muszę zrobić na 150 i mam wszystkie klepki po ten, także w tempie wydaje mi się to dobrym zrobiłem, ale czasu schodzi przy tym, jak nie wiem co. Nie wiem, czy mi się uda dzisiaj to wszystko wykręcić, a tu jeszcze mi przeszkadza. Także ciechamy i te i powinno być dobrze.
No, patrzcie, jak dałem ciała jeszcze z tego rozpędu i z tej mojej prędkości. Powinienem dać tu dłuższe te klepki, żeby dalej mi wychodziły, w razie czego, żebym mógł sobie jeszcze później poskręcać te blaty mocniej i bardziej, no ale nie zrobiłem tego. Dlatego są teraz, jakie są. Już teraz nie odmierzam nawet ich, króciutkie takie to na oko, tylko patrzę, żeby się zgadzało i kręcę dalej, ale plan miałem taki, żeby były dłuższe, żeby więcej wystawały, ale niestety nie będą. Ok, pokręcone. Także kończę na dzisiaj, słuchajcie. Poszło około 12 kg wkrętów na to wszystko. Mamy to pokręcone, jutro to będziemy składać. Pomyślę o tym oleju rano, żeby może podjechać czy nie też. Trochę folii zobaczyć, ile tam tego mam. Może zacznę obijać te blaty. No zobaczymy, co dzień przyniesie. Także na dzisiaj koniec, uciekam, trzymajcie się, pozdrawiam. I do zobaczenia jutro. Na razie, cześć.